No siemano moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z TFT, ale na wstępie chciałbym tylko powiedzieć, że jest to gierka ze streama, jest to urywek mojego live'a. Jeżeli jesteście zainteresowani moimi właśnie streamami, no to standardowo link macie w opisie tego filmu, a my bez zbędnego przedłużania lecimy już do gry. Zaraz przeczytam wiadomości, chwilka, tylko coś wyciągniemy sobie stąd. Tak bezpiecznie pasek. Myślę, że może być. Jak masz na imię Robsy? Robert mam na imię. Coś się ciekawego działo. Poza zrobieniem top 8 to chyba nie. Bo ja Michał jestem. Poprzednie gry to było tylko wzięcie rozbiegu, teraz sprintem na pierwsze miejsce. Jak będzie top 1, to 120. O kurde, weźcie w lobby mi się tutaj podłóżcie, please. Nie no, ale Zostaje wątpię, coś że dla tutaj ciebie. siądzie top 1. Przy naszym szczęściu. Ty, ale mamy luks, nie? Ty, mamy tych gwiezdnych. Mamy ich. W zasadzie mógłbym nawet coś takiego zrobić w tym momencie. I już teraz będziemy dostawać kulki, nie? Nie! Po każdej walce z graczem! Aha! Fuck! No dobra. To fail z mojej strony. W tym momencie poleciał. No ale dobra, tam. Nieważne. Nie wątp, dopiero się zaczęła gierka. Dobrze, dobrze, moi drodzy. Będę dzielny. Będę dzielnie tutaj wierzył w mój sukces, w nasz sukces, w wspólny sukces. No dobra, ej, są ci astrale, są ci astrale. Wow, ale itemizację tu zrobię. Ja pierdzielę, ale co jest? O kurde, emblemat wysłannika smoków. Ja. A miałem tam Lissina. Ale wiecie co? Ja chyba wezmę tą słoneczną płytę i spróbujemy tutaj rzeczywiście pocisnąć sobie z tymi gwiezdnymi. Spróbujmy, spróbujmy. Czyli nie mam rolować tych gwiezdnych, tylko, bo musicie mi teraz poradnik jakiś zrobić, słuchajcie. Nie mam grać znaczy, kurwa, co ja mówię. Nie mam rolować gwiezdnych, tylko mam robić ekonomię i w level, tak? Jak najszybciej ósemka, dziewiątka i roll po smoki, tak? Twitch coś mi się pierdzieli. Nie no, są 43 osoby na streamku. Pod gwiezdnych łatwo, pod smoki potem. No, no, okej, okay, no dobra, to nie roluję ich, tylko zbieram hajs. Ale jak na razie to wygląda tutaj na to, że możemy w miarę coś tutaj powygrywać. Tutaj widzę, że też gwiezdni. Tu jest Dragon Mancer i gościu wziął ten emblemacik. Tu jest szybkostrzelny, ja pierdzielę, ale tutaj będzie kosa. W zasadzie to bym nawet zrobił coś takiego dla tracenia mniejszej ilości HP. Ale już teraz ekonomia, spokojnie, spokojnie, już na mnie nie krzyczcie. Ja mam czasami takie pokusy, nie? Ja mam takie pokusy, żeby. A, wejść w ten level. Dawaj, Robsy, musisz kupić pedeki. No dobra, i tą Lux trzeba itemizować, nie? Zrobimy na nią takie itemki jak na tego. Jak na Oshina i spróbujemy. Na Lux itemki na Oshina, na Sylasie będą itemki pod Terre. No i miejmy nadzieję, że jakoś to będzie.
Miejmy nadzieję. O kurde, ty jest... O ja pierdziula. Ujojojojoj. Na 2% chyba nie można tego pominąć, co? Tylko jak go tutaj teraz dorzucić, tak? Po prostu za osiłka? No chyba tak właśnie zrobię. No Jaycee'ka, kurczę, tutaj nie mogę odpuścić. Jeszcze ze zmiennokształtnym on jest. W sensie, no, mamy zmiennokształtnego aktywowanego, co nie? Także wydaje mi się, że Worf. Ile on tutaj zrobi? A co w ogóle on daje? On daje obrażenia i moc umiejętności. No to w sam raz, słuchajcie, perfekcyjnie. Dobra, cisnąć tym nasusem. No i ekstra. O to chodzi. Let's go. Ej, to teraz się nawet zastanawiam, czy na Jaycee'a nie... Czy Jaycee'a nie zaitemizować. Chociaż dobra, tutaj i tak żadnych konkretnych itemików nie będzie. Może pancerz chętnie bym wziął, jak tutaj wszystko pokradzione zostało. Tylko gościu, please, 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 no pancerz, no pancerz, okej. Okay. Sunfire tutaj wleci. Dobra, troszeczkę goldzika zawsze tutaj wpada. No i Benz, myślę, że git. Na kogo my możemy grać? Tu są, tu jest czterech gwiezdnych. Z nim powinniśmy sobie poradzić. Tu jest czterech wysłanników smoków. Karma 2, także może być lekki problem. Tutaj znowu Dragon Mancer pod karmę. I tu jest lagunowy, lagunowy mega mocny. I akurat na niego trafiamy. Dwa razy Sunfire. A to w ogóle się to się kombuje? Czekaj, przez 20 sekund. To trochę inaczej działa. Trochę inaczej działa. I czy to się nie ten? Czy to się wyklucza? Chyba nie. Chyba działa i jedno i drugie, co? Ajajaj, kurczę, szkoda, że akurat na niego trafiliśmy. Mega szkoda, bo było close. Dobra, teraz akurat upgrade'y wlatują. Dobra, ale jest 31 golda, jest git. Winstreaka może tu nie będzie, ale przynajmniej HP nie tracimy dużo. Czterech gwiezdnych, tutaj ta karma i tutaj również karma. Chwila, włączę światło. No dobra, let's go. Ej, jakby tutaj siadło top 1, to normalnie w żadnej robocie takiej dniówki nie miałem, jakby dzisiaj siadła, nie? No i od razu cię lepiej widać, jak włączyłeś. Nie no, kiedyś się doczekacie kamerki, kiedyś się doczekacie kamerki. Mówię wam. No i patrzcie, jak ja tego nie widzę. Pieprzony Sovilo. Dobrze mówię? Sovilo, no. Ach, jedną postacią mnie pokonał. I przez to już winstreak w dupę. O, idealnie jedna monetka na kupienie Vladimira. Widzowie, kiedyś będzie. Jak będzie, to będzie. Dokładnie. Za mało donate'ów leci na kamerkę, żeby kupić. Nie wiem, ogólnie to bym niby mógł taką z laptopa, nie? Ale to taka, no nie, to by była masakra, nie? To by była masakra akurat. Tak mi się wydaje przynajmniej.
I no jak już, to bym wolał właśnie zainwestować w lepszą kamerkę, to po pierwsze, gdzie się zamontować tutaj sobie. No i może przy okazji jakieś oświetlenie, żeby dobrze to wyglądało, nie? Daj 2 złote, bo mi brakuje. Dobra, jest Nidala. Jest tutaj Varus, czyli 5 gwiezdny de facto, ale no ja na razie tutaj trzymam tego Jaycee'ka. I na kogo lepiej myślicie dać to, tą rękawiczkę? Na Lux czy na tego? Chociaż wiecie co? Nie wiem, dam na Lux, ona jest na 2, także niech będzie. Dobra, następną jednostką, jaką dorzucimy, jest najprawdopodobniej Skarner, tylko fajnie by było mieć go na 2 gwiazdkach. Bardzo to by się przydało. Dobra, widzowie, ale ogólnie jak ta gierka nie siądzie, to to wasza wina, nie? Bo tutaj wy mnie skusiliście w tych gwiezdnych podsmoki. Ale jak na razie wygląda to bardzo dobrze. Także zobaczymy, zobaczymy. Co my tutaj mamy? Mag. Jednego dodatkowego maga i lilię. Nie, 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 nie. My raczej czegoś takiego nie chcemy. Ja bym wziął tutaj zew łowów. Leczenie o 400. Wydaje mi się, że pomoże nam to bardzo fajnie tutaj. No i dobra, jesteśmy w momencie, kiedy możemy już lecieć w level, także ja myślę, że już sobie zrobię nawet 6. I weźmy, może ustawmy coś w tym stylu. Dobra, tu jest Dragon Mancer, Dragon Mancer i Dragon Mancer. No tak, dzisiejsza meta, nie? Nie da się mieć niższego miejsca niż 3 grając smoki. Ej, ej, jaka nasza wina? No bo to dla was gierka pod ten, dla was gierka pod gwiezdnych. Ale spokojnie, spokojnie, nie denerwujcie się, na razie siedzi elegancko, także jak na razie to jestem wdzięczny. Kurczę, ale coś jest w tych gwiezdnych rzeczywiście, bo na pierwszym streamie, który był w czwartek, też ostatnią gierkę graliśmy w gwiezdnych i było top 1. Także coś tu rzeczywiście jest na rzeczy, coś tutaj rzeczywiście oni potrafią. Chyba nam aż tak nie zaszkodzi. Mogłeś jednego Varusa sprzedać dla Eko? Aha, do 50 Eko, no, rundę temu. Niby masz rację, ale to jest z jednej strony tylko jeden Golda, a jak będziemy mieli tego Varusa na 2, to i go sobie tutaj dorzucimy, to będzie duża różnica, wydaje mi się. Dzięki wielkie za follow. CS welcome. Witam, witam również. Wiecie, bo welcome, nie? No dawaj, hituj go tutaj elegancko. Dobra, wybieramy jako 3. Okej, okej. I co my byśmy sobie stąd wzięli? Needless albo Negatron. Needless lub Negatron. Takie itemki są tutaj dla nas pożądane. Needlessa już nie ma, Negatrona też nie ma. Fuck. Co, kolejny pancerzyk? Niech będzie w sumie kolejny pancerzyk. Jak widzę fajny stream. Od kiedy streamujesz? Od czwartku, mój drogi. W czwartek w tym tygodniu był mój pierwszy stream. Także można powiedzieć, że jestem tutaj nowy. No i... kurczę, niby to by było spoko, ale jeszcze chyba poczekam, wiecie? Jeszcze chyba chwileczkę poczekam ze slamowaniem tego itemku. Ten gościu cały czas na winstreaku, kurde. I gościu, podejrzewam, też chce grać w smoki, tylko nie leci w gwiezdnych, tylko w lagunowych. Takie mam wrażenie, że on też będzie chciał spiwotować.
Niestety przegrana. Dobra, to na sel chyba, nie? Bo jednak robimy tutaj eko. Czekajcie, i to... Dobra, dorzucamy ostatniego astrala. Mamy 5 gwiezdnych, 3 magów. Czekajcie, my walczyliśmy z tym gościem. Okej, dobra, to jest zrozumiałe w miarę, że przegraliśmy. A ten się spalił po gwiezdnych. Wow. Nie, nie spalił się, on ma full ekonomię, co jest? To nieźle mu podropiło. Nieźle, naprawdę grubo. Od czego zależy liczba obrażeń dla taktyka po przegranej? Od ilości jednostek, które zostały przeciwnikowi na bordzie. I w poszczególnych etapach, czyli jak masz załóżmy 2-5, dostajesz mniej obrażeń, w 3-6 już dostajesz więcej, w 4 coś tam też już dostajesz więcej, nie? Także z każdym etapem te obrażenia się zwiększają. Nie wiem dokładnie o ile, szczerze mówiąc, nie znam dokładnych liczb. Wiem tylko, że na drugim etapie, czyli tam 2 coś tam, dostaje się 2 HP od jednej jednostki. Od levelu też chyba? Nie, 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 od ilości jednostek. I po prostu od etapu gry to też zależy, nie? Dobra, troszeczkę spadliśmy, kurczę. Troszeczkę nas tutaj już zaczynają boleć ci przeciwnicy. O Jezus Maria, co to za itemy w ogóle? Patrzcie, ile pancerza. Niby determinację kolosa można zrobić. A zróbmy determinację kolosa. I jednego przekujmy. Łezka, okej, przyda się. No jeszcze mamy tutaj pancerzyk, nie? Także ewentualnie będzie ten pancerzyk tutaj zrobiony. Ale to też daje pancerz, nie? Tutaj 25 punktów pancerza i odporności na magię, jak się nastakuje do końca. Także dla Terry to będzie mega dobre, bo tam się jej mnoży, nie? Tam się jej mnożą te obrażenia. Jakby jej Magic Resist i pancerz właśnie. I od tego zależą obrażenia jej umiejętności jakby, nie? Rolka? Czy wsparcie dwójeczka? Czy rolka? Rol? Dobra, to rolujemy. Pojemnik na złom. No biorę, bo to jedyna rzecz, która by mogła rzeczywiście tutaj... nice! I jest pierwszy smok. W postaci Idasa. Zaraz sobie tutaj postaramy go... Zaraz się postaramy go wrzucić. Kurde, ten Nightbot tutaj się wkurza, widzę, już kolejny raz za kapsloka. Dobra, tutaj przegramy chyba. No bo jest gościu jednak porolowany nieźle. No ale zaraz mamy ósemkę. I chyba dorzucimy sobie tego Idasa, co? Już no... O kurde, dobra. Już wiem, co dorzucimy sobie. Idas na razie niech sobie tutaj siedzi. Ale my zboostujemy sobie procenciki. I teraz tak. Można zrobić de facto rękawiczkę. I cyk. Do tego dorobimy jeszcze Shojina. Będzie git.
Tutaj możemy dać pasek na razie. Nightbot mnie nie lubi, no bez hitu. Bardzik, no tutaj elegancko będzie siedział. Będzie nam procenciki zwiększał. No i co? Rzeczywiście chyba wejdziemy tutaj w dziewiątkę. W dziewiątkę chyba tutaj wejdziemy i zrolujemy sobie te smoczki wtedy. Kurde, ej widzowie, powiem wam, że szczerze mówiąc ta taktyka mega ten... mega siedzi. No bo 61 HP, bezpieczny pułap zdrowia. 8 level już teraz, ekonomia. Zarąbiście. Dobra, mieczyk nam zostaje? Please. Please, nie bierzcie tego. Ja już po niego biegnę. Okej, okay, nice, thank you. Grałeś w Terrarię, Robsy? Był chyba kiedyś taki okres, że coś tam grałem, ale totalnie nie kminiłem tej giereczki, nie? Także ja tam grałem z jakimiś znajomymi, ale za dużo nie ogarniałem i... No to było króciutka moja przygoda. Jaka taktyka? Taktyka od widzów w tej gierce jest. Mianowicie chodzi tutaj o to, że gramy gwiezdnych dla ekonomii i później swapujemy sobie w smoki. Wbijamy z ekonomii tutaj wiadomo 9 level i gramy w smoki później, nie? Taka jest taktyka. A do którego poziomu smoki? Do którego poziomu smoki? Nie kumam. A od którego poziomu smoki? Dobra, sorry. No można by w zasadzie było już rolować, ale nie wiem, ja jakoś bardziej wolę bezpiecznie zagrać, czyli wejść w 9 level, jeżeli mamy taką okazję i na 9 sobie porolować, bo wtedy ta szansa będzie mega, mega duża. Mając jeszcze barda, który co chwilę nam dropi duty, to wiecie, to jakby ja wolę tą opcję. 55 HP, kurde, teraz dostaliśmy mocno. Sobiutko, troszeczkę nas to zabolało. Kurczę, a tego bym tutaj dał radę zlevelować, czy nie za bardzo? Dobra, wiecie co? Można to zrobić w zasadzie. Dobra, cyk. Już mamy tutaj pierwsze smoczki, także spoko. Ojoj, ale gościu tutaj już hitnął Aoshina. Zazdro, zazdro. O nie, ja tu nie mam maga, fuck. Ujojoj, to lekko popsułem, lekko tutaj popsułem. Maga usunąłem sobie, shit. Dobra, i co teraz? Mamy niby Zonię. Ej, Zonia będzie spoko, wydaje mi się. Biorę to. Na Aoshina zarąbiste to będzie. Dobra. Jeszcze jednego gwiezdnego byśmy mogli wywalić. Coś takiego na razie można by zrobić. Aha, ten Jaycik ma pasek. W sumie. Osiemnaście procent mamy.
Trzeba znaleźć coś, co będzie trzymało te itemki z Lux. Dobra, Zonia fajnie zadziałała tutaj. Miraż pojedynkowicza. Czy Daya tutaj będzie dobra? Nie wiem. O kurczę, jest ten na drugi level. No nie! Ten Sylas miałby mnie tutaj bronić. Ale dobra, na szczęście jest ta Zonia, która nam pomaga. Tylko kurczę, słabo, że my mamy tą Lux. Ona jest za słaba na trzymanie takich itemów. Bez maga przynajmniej. A też mamy taki problem, że... że nie mam hajsu teraz na rolowanie, nie? No ale dobra, dobra, dobra. Gdzieś tam może zaraz hitnie coś fajnego. No i let's go. No i let's go. Cyk. Chwila. O. O, dobra, cyk, teraz w ten sposób. No dobra, już nie mam za bardzo co więcej dorzucić, niestety. Mogę dać łuk tutaj, żeby jeszcze zwiększyć mu prędkość ataku. Kurde, ten już go ma na drugim. Ajajaj. Niedobrze, niedobrze. Ty, ale my to wygramy? Oby się nie odpalił drugi raz. Dawać, dawać, klepać go. Ile wlezie, ile wlezie, ile wlezie, ile wlezie. Jest! Nice! O, sorry, że nie czytam teraz czatu, ale kurde, no, lekko się stresuję. Mamy 29 HP, nie? To nie jest dużo. To absolutnie nie jest dużo. Coś na Shivankę? Moje, że Titan Resolve'a jej damy. Brzmi ogólnie git. Okej. Ciśniemy z nimi tutaj. Jest jakaś Soraka. Jest kolejna Soraka. Dobra, to ląduje tutaj oczywiście. Czy Soraka jest warta tutaj uwagi? Raczej nie. O, jest kolejna Shivana. Dobra, lock. Bart jest słaby, bo nie bije ze swojej umiejętności. No ale to jest potężny cecek, ej, nie, nie, Bard jest naprawdę bardzo fajną jednostką. Zobacz, ile on postaci cecekuje w jednym momencie. Bard jest naprawdę wartą uwagi jednostką, tym bardziej, że jeszcze zwiększa nam procent. Dzięki niemu teraz w tym momencie mamy 19 na legendarki. I dodatkowo, poza z tym stunem jeszcze, który daje, to zwiększa on nam... już ci to czytam. Ogłuszając ich na 2 sekundy i sprawiając, że w tym czasie... Czekajcie. I sprawiając, że w tym czasie otrzymują obrażenia zwiększone o 22%. Widzisz, bratku? Także tutaj, wiesz, oni dostają zwiększony damage oraz... Oraz są zestunowani. Także według mnie bardzo fajna jednostka. Bardzik taki. Kurczę, no więcej tego Aureliona mi dropi, nie?
Aha, że chodzi o to, żeby go nie itemizować. Tak, tylko... Aha, dobra, dobra. Myślałem, że coś tam... Ja zrobiłem źle. A łuk ma tylko dlatego, żeby zwiększyć mu atak speed, nie? To akurat tam wiadomo. Dawać, 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 dawać. Dobrze, Jezus, dobrze, że ja mam ten zew łowu. Kurde, ależ mnie to ratuje. Ależ mnie to ratuje. Dobra, gicior, gicior to wygląda. Dobrze, dobrze, już wiem, już wszystko wiem. Jeweled Gauntlet. Nice, to będzie kolejny itemek na Shivane. W zasadzie tego Aureliona możemy sobie kupić, bo gdybym ja miał Aureliona tutaj na drugim levelu, to chętnie bym go wymienił. Aurelion za Aoshina, bo ten Aoshin średnio dropi, a Aurelion co chwilę się pokazuje, także może warto mu zaufać. Gdzie jest ten gold? Dobra. Dobra, never mind. Oho, bracia i siostry, co tu się dzieje? Jeszcze jest kolejny Aoshin, ale no to raczej nie lokuję tego, czekam na upgrade'y innych jednostek, takich jak między innymi Shivana. Dobra, będzie się trzeba też przestawić na drugą stronę tym tutaj jego mościem. A tutaj dać Shivanę. Jezu, co to są za obrażenia potężne. O nie, nie podniosłem tego. Kurczę, abym mógł kupić tego Aoshina w sumie. Ale ta kulka mi zniknęła niestety. AP matchupy, Mystic i Imbro masz w sklepie Seraphine. Kurczę, ja też chętnie bym sobie znalazł tutaj jeszcze... Ujojojojojojojoj... Dobra, szczerze mówiąc... A, nie, to nie było jednak moje... Nie, to nie był mój zdeterminowany inwestor. To był ten. Dobra, tu jeszcze trzeba i tak zalokować, bo Terrę musimy wyciągnąć. Ze sklepu. Dobra, zobaczmy jak na tego gościa. Fajnie, żeby to była eliminacja. Byłoby super naprawdę, żeby tutaj gościa wyeliminować. Bo gościu by nam zrzucił dużo smoków z powrotem do sklepu. Ojoj, ale ciężko, ciężko będzie. Odpali się jeszcze raz? O! Ty! Nice! Kozacko, jejku, ale mamy farta w tej gierce. Widzicie? Mówiłem, że Zonia OP, OP. Jest kolejny AO. Dobra, na koło my tutaj możemy grać gwiezdni. Ten gościu albo ten gościu. A ten się przestawił na środek. To w sumie Jace'a wolę tutaj mieć, żeby mnie protektował przed tą Dianą. O, teraz to jest moje. Ja też pisałem, to mogę powiedzieć, że przyczyniłem się. Do czego? Do tego, że w końcu mi gierka siadła? Jak najbardziej. Przyczyniłeś się do tego. Co my w sumie mamy? Okej, weźmy to. Dawaj Barda Bardena na 3 gwiazdki. Jeszcze ciśniesz? Nie miałem zbytnio czasu, żeby wcześniej oglądać. Jeszcze cisnę, no ale to już ostatnia giereczka, wiesz? To już ostatnia giereczka.
Mam też te dłonie diamentowe w sumie. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy tego nie wolę na niej zagrać. Albo... Nie, dobra, niech będzie tak. A to możemy dać tutaj. Ej, ten bardzik? To będzie przyjemne. Serio tutaj siedzi. Dobra, ja się zastanawiam w ogóle, czy nie użyć na terrę tego champion duplikatora. W zasadzie mogłem już to teraz zrobić. Trochę żałuję, że tego nie zrobiłem, bo możemy tutaj przegrać. Dobra, może jednak nie. Nice. 6 łuskobójców gościu ma, o ja. Dajcie, to się przyda. Kurczę, no zastanawiam się mocno. Jak przegramy, to użyję tego champion duplikatora. Siemka, jak idzie? Ogólnie rzecz biorąc średnio. Biorąc pod uwagę... biorąc pod uwagę tą gierkę akurat, którą polecili mi widzowie de facto, ten buildzik, no to jest git, nie? O kurde, aleś tutaj Aushin pocisnął, wow. Ty, jeden bard. O, poddał się gościu. Okej, GG. To mamy top 1. Udało się. Kurde, widzowie, jesteście boscy. Dzięki za... Kurde, dzięki wielkie. Za polecenie tej kompozycji, bo siadło mocarnie. Chociaż tyle, chociaż jedna gierka.